Siemaneczko. Siemaneczko. Jesteśmy w Krakowie, nie wiem czy zauważyliście, nie wiem czy wam mówiłem. I właśnie wchodzimy na Wawel. Jestem so excited. Gabi jest so excited. Gabi jest pierwszy raz w Krakowie. Ja jestem 18 i 18 raz na Wawelu. Tak, zapraszam cię. Więc dzisiaj dużo zwiedzania przed nami. Mamy 27 punktów dzisiaj do zwiedzenia w Krakowie. Czy ty jesteś gotowa na to wszystko? Tak. Czy ty się patrzysz na górę, czy na dół? Nie, patrzysz się tu w widzów i szanujesz, nie opluwasz, czy nie. Na górę? Bo ja zawsze na górę. Dobra, musimy się odnaleźć, gdzie jesteśmy, bo nie wiem w sumie z której strony wszedłem do tego Wawelu. No i co, będziecie mieli jakieś ciekawe urywki pewnie i będziemy do was czasem wracać, więc Gabi, pożegnaj się. Dobra. Powiem wam tak, że ogólnie Kraków jest świetny, ale dzisiaj nie trafiliśmy z pogodą kompletnie, jest zimno, jest wietrznie i czasem pada, więc nie wiem jak to będzie z tą naszą dzisiejszą wycieczką. Ogólnie nie ma dzisiaj na szczęście tyle ludzi w Krakowie, bo jest wrzesień, połowa września, stałem muchą w czoło. Jest połowa września, więc nie ma tak dużo ludzi, ale jest naprawdę pogoda całkiem średnia, co widzicie pewnie. Jest pochmurno, jest zimno, jest dopiero... Po 10:15, ale tak czy siak powinno być dużo, dużo cieplej. Ja nie do końca wiem dalej jak to wszystko będzie dzisiaj wyglądało. Mamy 27 punktów do zwiedzenia w Krakowie. Zrobimy taką trasę od Wawelu do naszego hotelu. No i zobaczymy ile nam to wszystko zajmie. Zobaczymy jak długo będziemy to wszystko robić i gdzie zajdziemy, dokąd zmierzamy i co zrobimy. Jest ładnie, jest bardzo ładnie tutaj. Nie wiem co to jest w sumie, to są takie domki śmieszne. Ale jest naprawdę bardzo ładnie. Dobra, chodzimy sobie po zamku, jednak zostałem z Gabrysiem. Jednak razem zwiedzamy zamek. I widzieliśmy damę z gronostajem. Damę z łasiczką, na żywo. Zobaczcie. Była piękna. Prawie jak Gabi. Siemka, sportowe świry. Wyszliśmy z Wawelu. Minęło jakieś 5 godzin, nie wiem, jest 15, prawie 16, która jest 15? 15. 15, więc byliśmy 5 godzin na Wawelu. No i dobra. Zwiedziliśmy wszystko, widziałem Jana Pawła II nawet, to wam powiem. Widziałem go. I teraz strasznie rozpadał się deszcz, więc siedzieliśmy cały czas w muzeach i innych tego typu sprawach. I teraz gdzieś idziemy, mieliśmy 27 punktów do zobaczenia, zobaczyliśmy jeden w 5 godzin. Więc... No to i dobrze, nie zdążymy w 2 dni wszystko zobaczyć. Myślę, że może być ciężko. I teraz nie wiemy, czy chcemy iść na Kazimierz, to co jutro mieliśmy robić, czy chcemy zwiedzać te kościoły i wszystko, ale jutro też ma padać. Idziemy do rynku, zjemy coś, pozwiedzamy i pojedziemy na Kazimierz. Okej? Okay? Może tak być. Ale no wiecie, nie wiem jak będzie z nagrywaniem, bo naprawdę leje deszcz. Teraz się trochę uspokoiło. Ale trochę pada. Tutaj zobaczcie, tutaj płynie. Tak, byliśmy z Smoczyjami, która kosztowała 3 zł, a trwała minutę. Tutaj płynie Wisła, prawda? To jest Wisła czy Odra? Wisła, Misiu, Wisła. Wisła, Opole, ja Wisłę. Jak ci się podoba? Super. A co będziemy jedli? Ja zjem lawasz szefa kuchni, a ty nie pamiętam. Haczapuri. Co zjesz? Haczapuri. Grubas. To dla mnie. Dziękuję. Kasia, pójdzie się raz nie przyjmie. Dziękuję bardzo. Do smacznego życzę. Dziękujemy. Co
wygląda ładnie, co? No. Zjedliśmy już i wyszliśmy i deszcz pada strasznie, ale miałeś schować mój aparat, a nie mnie. No, więc jesteśmy pod parasolem i idziemy do muzeum, które jest do 22, tak? Tamto? Tak, pod rynkiem, ale no znowu się rozpadało i to tak bardzo, bardzo, więc do zobaczenia później, wieczorem pewnie. Albo jak przestanie padać, albo jak będzie coś ciekawego. Albo jak Gabi będzie chciała być w kamerce. Albo jak ja będę chciał być w kamerce. Albo jak... No dobra już, nie. Pa, pa. Bardzo, ja mam dziwną fryzurę. Jest ciemno i pada i leje i w sumie nie wiem co będziemy robić. Chcemy jechać na Kazimierz w nocy. Teraz chcemy iść pod Uniwersytet Jagielloński, a jest 19. I jest ciemno, 20. Nie wpuścili nas do muzeum, ale widzieliśmy Wita Stwosza. Jak ci się podobało? Każdy mi się podobał, jak zawsze. Sukienki też, sukiennice. Czekajcie, poprawię grzywkę albo nie poprawię. Dobra, teraz jestem sexy, to mogę iść dalej. No i dziwnie tak się vloguje, jak nie ma co pokazać, bo cały czas deszcz pada. I teraz na przykład trzymam kamerę w deszczu, jest cała mokra i będzie nie działać. Czy będzie? Kupisz mi nową? Nie. Będzie nie działać. Albo nie będzie działać. Więc no tak średnio trafiliśmy z pogodą, muszę przyznać, średnio. Ale i tak jest fajnie. Zobaczcie, to jest zadowolona osoba z wakacji. No, więc idziemy. Nie wiem czemu, ale tutaj na kamerce jest jakby był dzień, jest tak jasno. U nas rano. A jest noc. Jest tu ciemno, jak w dupie. U mnie przynajmniej. Dobra, gdzie teraz idziemy? Dobra, ludzie, wróciliśmy. Jest po 21:00, od 9:00 na zewnątrz. Jestem wykończony. Gabi zresztą też. Pierwsze co przyszedłem, to się położyłem i nagram dla was tego vlożka. Mam nadzieję, że miałem wam co pokazać. Niestety pogoda nam totalnie nie dopisała, bo lało przez cały dzień praktycznie. Tylko jak jechaliśmy na Wawel, co widzieliście, wtedy nie padało i było spoko, ale tylko weszliśmy na Wawel, trochę po nim pochodziliśmy i nagle zaczęło lać. I potem już no nie było zbyt fajnie, nie było zbyt fajnie, muszę przyznać. No, tak więc mam nadzieję, że wam coś nagrałem. Starałem się jak tylko mogłem wyciągać kamerę, ale wiecie, no jak deszcz leje, a naprawdę lało, nie mogłem wyciągać tej kamery, bo nie jest wodoodporna, nie chciałem uszkodzić jej czy coś. Na Wawelu było naprawdę super. Byłem już kilka razy na Wawelu, sporo razy, ale nigdy nie wchodziłem na te wszystkie atrakcje. A dzisiaj byliśmy praktycznie na wszystkim. Na Zygmuncie, na tych grobach wszystkich królów, na komnatach, na skarbcu, naprawdę byliśmy na wszystkim i było naprawdę super, było naprawdę dużo ciekawych rzeczy, więc jeżeli będziecie w Krakowie, będziecie na Wawelu, to radzę wam zwiedzać jeszcze. Te komnaty były naprawdę super, komnaty królów, komnaty zwykłe, reprezentacyjne, ogólnie całe to miejsce, nie wiem jak to się nazywa, to białe miejsce, na którym wam kilka razy nagrywałem, jest super i tam jest bardzo, bardzo ładnie. Później co zrobiliśmy? Później wyszliśmy z Wawelu, poszliśmy w stronę rynku, zobaczyliśmy kilka kościołów, tam jakiś pierdół zjedliśmy. W restauracji gruzińskiej było naprawdę pyszne, więc polecam wam bardzo serdecznie. Ona jest przy samym wejściu do rynku od strony Wawelu. Restauracja gruzińska. Potem poszliśmy na Kościół Mariacki. Tak, byliśmy tam, byliśmy w bazylice. Byliśmy w sukiennicach, oglądaliśmy tam jakiś był happening, ale wtedy mi się wyładował bateria, mi się wyładowała, kilka macie tam rzeczy nagranych. Później pojechaliśmy na Kazimierz i na Kazimierzu już nic nie nagrywałem, tam w sumie zbyt dużo się nie działo. Poszliśmy na Kazimierz tak naprawdę na nogach z rynku, to trwało z godzinę, potem się okazało, że tam nic nie ma i wróciliśmy na nogach pod Wawel znowu i tutaj tramwajem. Cały czas chodząc w deszczu, cały czas moknąc. Cały czas marudząc jak bolą nas nogi, bo naprawdę dzisiaj się nachodziliśmy za wszystkie czasy. Szkoda tej pogody, tak naprawdę przyjechaliśmy tutaj na weekend na 3 dni, znaczy na piątek wieczór, sobota cała i niedziela praktycznie cała, bo o 18 mamy jutro pociąg. O 19 prawie. Zabrałem go tutaj, bo Gabi nigdy nie była w Krakowie. Chciałem jej pokazać wszystko, chciałem żeby było fajnie, ale niestety
Pogoda nam troszkę nie dopisała. Tak czy siak myślę, że jej się spodobało. Na pewno jej się podobało. Bardzo wam chciałem podziękować za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli wam się spodobałem, to zostawcie suba i czekajcie na więcej. Trzymajcie się. Pa, pa.